Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Sarcza, to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Risen 2 Mroczne Wody. Po nagraniu ostatniego odcinka pomyślałem sobie, że jeszcze nie pogadałem z O'Brienem na temat tego, że możemy sobie trochę popić za moje pieniądze. No i właśnie teraz spróbuję tego dokonać, ciekawe czy się zgodzi. Moją stawką za mapę będzie... Bardzo mnie kusi ta mapa, więc spróbujmy. Może złoto? Mam już tyle, że musiałem wsadzić je do skrzyni i ją zakopać. Możesz tam dołożyć moje, jeśli wygrasz. Niech będzie złoto. Ile sztuk? Wow, 500 sztuk złota? Kurczę. No najlepiej było zdobyć czarną perłę, ale nie wiem, czy ją znajdziemy prędko. Więc spróbujmy, no. Wykosztujmy się trochę, a może w skrzyni będzie jeszcze więcej. 500 sztuk złota. Nie wierzę, że to robię. Albo wierzysz, że wygrasz. Lub oba naraz. Przy okazji świetny trunek. Załatwuj śmierzacz bólu i zaczynajmy. Okej, uśmierzacz bólu, a gdzie mogę go kupić? Może jest coś tu napisane. Spróbowałbym z berbeluchem, czy jak on miał. Ale ja go tutaj na razie nigdzie nie widzę, niestety. Mam pecha. Tu jest? Tak. Dobry rum. Masz go więcej? Oczywiście. Jest uśmierzacz bólu. Kurczę, 150 sztuk złota, no naprawdę... Jeśli ten skarb nie będzie warty tego, co wydam, to się naprawdę wkurzę. Aj. Spróbujmy. Zapiszmy sobie. Dobra, jestem gotowy. Dobra, pijmy, a stawką będzie mapa. Nie możesz doczekać się przegranej? Mam nadzieję, że teraz nie będzie trudniej niż ostatnio. Jazda! O kurczę. Niech to szlak! Kurczę, jeszcze raz, szybko. Niech mnie kule biją. Niech to szlak, nieźle. Jest, udało się. No dobra, teraz było trochę trudniej. Obraz latał jeszcze bardziej niż poprzednio. W takim razie poproszę mapę. Chyba się starzeje. Ale umowa to umowa. Proszę. A mój wkład? Och tak, masz rację. Jeśli w walce jesteś równie dobry, co w piciu, to zapraszam na pokład. No i całe szczęście odzyskaliśmy 500 sztuk złota, więc nie ma żadnego problemu. A tam widziałem piwo. To sobie weźmiemy. Mam nadzieję, że mogę to wziąć. Głupiec, koniec tych wygłupów! Oj. Pogadajmy. Można. Myślałem, że się spotkamy z jakimiś konsekwencjami. Dobra, czyli tak, dziennik, skarb O'Briena, umieść znacznik. O kurczę, gdzie to jest? Zastanówmy się, jak tu się dostać teraz. Gdzieś tutaj pewnie jakoś na zachód. To sprawdźmy. Także idziemy tutaj, gdzie poprzednio gadaliśmy z tragarzami wody. Nasz stary znajomy Dox. Mapa teraz. Nie, ten na pewno nie. Okej, czyli tutaj musimy iść na pewno. No właśnie, miałem ostatnio sobie upiec jedzonko. 16 aż surowego mięsa, proszę bardzo. Okej, dziękuję bardzo. Przyda się, bo już mi się traciły zapasy żywności powoli. Woda. I skrzynia. Jak ja lubię otwierać skrzynię w tej grze. Zapasy żywności, surowa ryba, surowy drób. Bardzo ładnie.
W ogóle fajnie się w serii Gothic i Risen, no w Risen to w sumie nie wiem, bo nie grałem, ale w Gothicu fajnie się zawsze zbierało te wszystkie rzeczy. No i tutaj jest podobnie zresztą, w końcu ci sami twórcy. Dobra, o, już widzę X. No dobra, ale... Uj, oj, oj, oj. Piaskowe diabły. Lepszej nazwy wyskoczyć nie... Wymyślić nie mogli? No, come on, nie zmieniajcie mi. Dobra. Jeszcze nie padł? Kurczę. Twardy. Nie chciałbym zapeszeć, ale oni nic mi nie robią jak na razie. Poza tam jednym uderzeniem. No i bardzo dobrze. O, no nareszcie proszę. Ale zaskoczyli mnie ci przeciwnicy tym razem. No i módlmy się, żeby było coś ciekawego. Żeby to było warte tego, że wydaliśmy trochę kasy. No w sumie 150 sztuk złota, bo te 500 odzyskaliśmy. O, ciężkie. Dajcie mi kilkaset sztuk złota, proszę. No. 800, tak. O, proszę bardzo, no, jest lepiej niż myślałem. Jeszcze przedmioty, które dają nam kilkadziesiąt, a nawet stówę. No, bardzo fajnie. I kolejny achievement. Dobra, tutaj już... O, jeszcze są muszle. One też trochę... O Boże, kolejny diabł. Piaskowy oczywiście. Aj. Bardzo niefajnie mi potraktowałeś. Dobra, czym prędzej sobie się podleczmy trochę. Aj, podoba mi się to. Kurczę. Wow, rzucają się na mnie. Nie przesadzajcie, panowie. Ja dalej nie mogę tego kopniaka użyć jakoś. Nie do końca wiem, na czym to polega. Strasznie to topornie wypada. Póki co. Albo ja tradycyjnie coś źle robię po prostu, nie wiem. Jest muszla. Owoc maki. Tam jeszcze coś ciekawego? Być może, a być może nie. No, chyba jednak nie. Dobra, czyli wróćmy się. Zerknijmy na mapkę. Wróćmy się może do bramy, bo jeszcze słyszałem, że możemy się z powrotem wrócić tutaj, do tej takiej świątyni, którą ominęliśmy. Więc teleportujmy się. I tam zdobędziemy też jakiś tam skarb, jakiegoś złotego bożka chyba. To też będzie jedno z zadań. Akurat natknąłem się na taką informację w sieci, więc trudno, żebym jej nie wykorzystał. No, już kolejne roślinki. Tak więc udajemy się w doskonale nam znane miejsce. Jestem przy okazji bardzo ciekaw... O, pamiętacie? Tutaj wpadłem z przepaści w głupi sposób. Jestem przy okazji strasznie ciekaw, czy z powrotem będą tutaj te pułapki. A już nie pamiętam, czy tutaj ja zbierałem wcześniej? Chyba zbierałem. Tak. To możemy ruszać dalej. No, muszę uważać, żeby tutaj na żadną pułapkę nie natrafić. Nie, już jest wykorzystana, że tak to ujmę. Tak więc biegiem, biegiem. Nie ma czasu do stracenia.
Bohater się szybko męczy, także też za długo nie można biec. Niestety. Trochę aż za szybko się męczy, szczerze mówiąc. Ale nie narzekajmy aż tak. No, fajnie się to prezentuje, naprawdę. Mamy naszą pamiętną skrzynię. No i wejdźmy do świątyni, której się tak bałem widocznie niepotrzebnie poprzednio. I ją sobie przeszukajmy w takim razie. O, możemy się wspiąć. Sarkofag. Robi się ciekawie. Pierścień z rubinem. Podłe sztuczki plus 5 i złotousty plus 5. No, może to założę. Eliksir perswazji złotousty plus 8. Ale tylko czas trwania 30 sekund, także bez rewelacji. Będziemy mogli sobie tego użyć w razie potrzeby konkretnej. No dobra, ekwipunek, pierścień. I ile mamy już podniesioną umiejętność złotoustego? 10 na razie, bez rewelacji. Już widziałem wcześniej, że potrzebowałem nawet 15. No i tak się zastanawiam, czy iść tutaj, czy może najpierw tędy. Aha, no to właśnie sobie odpowiedziałem na pytanie. Ślepa uliczka. No ale z kolei są dwie drogi, że pójdźmy w lewo. No i jestem strasznie ciekaw, czy tutaj czegoś nie znajdziemy. O, proszę, jest i bożek, czyżby? Tak. Ukończono, splądrowano stary grób. Możemy go położyć z powrotem? Ale zabierzmy go może i zobaczmy, ile on kosztuje. Za ile możemy go sprzedać w razie czego? O ile możemy go sprzedać? Nie wiem jak wy, ale ja nie widzę tutaj tego bożka. Przyjrzyjmy się jeszcze tutaj. Jest. 500, o proszę. Musimy trochę posprzedawać rzeczy, bo już gromadzi nam się tych przedmiotów trochę. Ale najpierw udajmy się jeszcze w tą stronę. Wow, wow. O Boże. Powiem szczerze, że się przestraszyłem trochę. Zdaje się, że jak zabraliśmy tego bożka, to aktywowała się ta pułapka. No muszę pamiętać o częstym zapisywaniu gry jednak. Może tutaj też mi coś takiego... O, widzicie te kolce? To są chyba kolce. A może i nie. Są chyba jakieś kryształy, zdaje się. No dobra, zwiedźmy sobie tutaj te pomieszczenia. O Boże, ciekawe czy będzie ciężko. No dość ciężko jest, szczerze mówiąc. Chyba bez umiejętności sobie nie poradzimy, szczerze mówiąc, także wczytamy sobie grę. No to już trudno. No i jesteśmy po wczytaniu. Także możemy wracać do naszej kryjówki piratów. Porozmawiajmy może z O'Brienem. Być może coś nam powie ciekawego. No, a jednak nie. Zdaje się, że możemy z nim dalej pić. To może jeszcze sobie sprzedajmy w takim razie różne przedmioty u Berbelucha. Dobry rum. Masz go więcej? Oczywiście. Sprzedaj. Przedmioty może. No i tak, przede wszystkim roślinki są mi niepotrzebne raczej. Względnie niepotrzebne przynajmniej. Teraz łup. O proszę, surowa ryba.
Najpierw jeszcze podgrzejmy sobie jedzonko, surową rybę i surowy drób. I dopiero teraz zabierzmy się za sprzedaż. Dobry rum. Masz go więcej? Oczywiście. Sprzedaj twardy kokos. Szansa na ogłuszenie przeciwnika. To też możemy chyba założyć. Także zaraz to też sprawdzę. Najpierw na łupy. Łopata. No, zatrzymajmy ją sobie. To jest niepotrzebne. Z piaskowych diabłów to wypada. Muszla ostrygi też sprzedajemy. Perła sprzedajemy. To nie jest czarna perła, zauważcie, którą chciał O'Brien. Szmaragd też sprzedajemy. Samorodek tak samo. Złoty kielich. One są kompletnie niepotrzebne. To są jedynie przedmioty do sprzedaży. Chyba, że się mylę, ale ja tu nic nie widzę wyjątkowego. Okej. Tak więc mamy już 2840 sztuk złota. Także już jakaś to liczba jest. I nie wiem, czy zauważyliście, ale już zdobyliśmy sporo punktów chwały, które nie rozdysponowaliśmy jeszcze. Więc może zainwestujemy sobie w broń białą. Także zauważcie, 10, 20, 10. Tu już będzie 2000 punktów chwały. Także sporo stracimy. Ale trzeba. No i poprawiło nam się po 5 od każdej broni. No i jeszcze na coś możemy wykorzystać, co wymaga 1000 punktów chwały. I chyba wybierzemy sobie cwaniactwo, aby mieć trochę bardziej rozwiniętą zdolność, przede wszystkim złotoustego. Dzięki czemu będziemy mogli gadać z innymi postaciami bardziej efektywnie i przekonywać je do różnych rzeczy, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Jeszcze tylko zjedzmy sobie coś. I w tym odcinku to by było na tyle. Przeszliśmy sobie dzisiaj dwa zadania i trochę podpakowaliśmy postać. Więcej zobaczycie w kolejnych odcinkach, które będą się pojawiać regularnie, tak jak dotychczasowe. Dziękuję Wam więc za uwagę. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to nie zapomnijcie o klikaniu kciuków w górę oraz subskrybowaniu mojego kanału, jeśli jeszcze nie jesteście moimi widzami, a chcielibyście się dowiadywać o kolejnych odcinkach Risena i nie tylko Risena. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia.